No to witam was serdecznie, mili, z tej strony, witajcie na YouTube, witajcie na streamie. Wiem, na streamie się zastanawiają, czego ten debil się co chwilę wita. No witam się z tymi, co są na YouTube, bo wrzucam informacje, bo wrzucam też czasami te filmiki na YouTube, bo należy wrzucać na YouTube takie filmiki. Drodzy widzowie, panie, panowie, Protoss kontra Zerg, kto wygra te spotkanie? Awansuje do fazy już tej ostatecznej, do drabinki Daily Motion Cups turnieju z pulą nagród o wartości 7,5 tysiąca dolarów. Więc kwota niebagatelna. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Czek i jego przeciwnik to Squirtle. Protoss i Zerg na pewno może zobaczymy dzisiaj jeszcze TVZ. Tego możemy być pewni. Na pewno nie zobaczymy dwóch Protossów w finale. To w kolejnej rundzie z tej grupy. Dwóch Zergów maksymalnie, no bo grupa składa się z następujących graczy. Czek, Squirtle, których teraz widzicie, oraz MMA i Scarlet. I tu jest mała drama. Drama. Dobra drama nie jest zła, wezwać Bobo. Otóż drama jest tego rodzaju, że trochę nie dogadali się z terminami gracze. Przede wszystkim mieli grać 12. Pierwszy termin tej grupy to był 12, jednak Scarlet nie mogła grać. Zostało to więc przełożone na jakiś późniejszy termin, dzisiejszy. Niby się nie dogadali, niby Scarlet nie wiedziała, że ma grać, no ale jednak gra. Dlatego tak słabo jej poszło w tym ostatnim spotkaniu. Dlatego byliśmy zdziwieni, że coś nie tak to wszystko wygląda. No i pylon, który był postawiony przez Squirtle, został unieważniony, wróciło 75 minerałów do domu, 25 zostało straconych, co widzicie doskonale. No to jest ważne, że się traci chociaż trochę tych minerałów, bo wtedy by co niektórzy gracze przeginali, na przykład by stawiał takiego Nexusa i by blokował bardzo długo expa, potem by się go pozbył i 400 minerałów by wróciło do banku akurat na jakieś dobre, fajne tutaj 2,5 gate'a. Lingis czeka, właśnie wbiły się do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja. Czek wygrał swój pierwszy mecz ze Scarlet gładkie 2-0. Ciekawi mnie, czy uda się wygrać przeciwko... czy uda się tutaj wygrać teraz Squirtle przeciwko Czekowi, który jednak jak coś wyspany z lekka powinien być. Tu jest śmieszna sytuacja, że ten turniej tak późno się zaczyna, kiedy jest duża ilość Koreańczyków, bo dodajemy sobie 7 godzin do przodu i wiecie, która jest godzina w Korei. Oni mogą być z lekka śpiący, ale Francuzi mają to tak naprawdę, ich dużo to nie obchodzi. Oni chcą, żeby u nich oglądalność się zgadzała, dają możliwość wygrania 4000 dolarów, dobrze oczywiście, bo za pierwsze miejsce jest 4000, za drugie jest 2,5, to mamy 6,5, dobrze liczę, i jest za trzecie 1000, więc... stawiają takie zaporowe po części warunki. No, nic z tym się nie da zrobić. Koreańczycy muszą się na to, skoro się zgodzili, to grają. Ogólnie grupy wyglądają bardzo mocno sympatycznie, bo to jest grała już grupa B. W grupie B awansował Sun oraz... kto jeszcze awansował w grupie B? Ktoś mi przypomni. Sun oraz Jadong, odpadł Hyun i Zanster. No tutaj szkoda było akurat, tak bardzo mocna była grupa. No ktoś musiał odpaść. Ważne, że Jadon awansował. Co dalej? Ta grupa D będzie. Grupa C to Nerchios, Solar, Polt i Oso, nagra we wtorek. Grupa D, Life, Innovation, Todd i 4GG. O, to byłoby bardzo fajne. Próbuję załatwić jakiegoś porządniejszego terana, żeby razem ze mną komentował to w piątek, bo tutaj teran dobry by się przydał, mamy dwóch teran w grupie, byłoby świetnie, gdyby się udało. Roach Warren ze strony czeka, standardowa sytuacja, jak robimy double expand, jak są trzy bazy, trzeba uważać, żeby ten pierwszy atak nie zaatakował, nie był zbyt mocny, nie zniósł z powierzchni ziemi. Do tego Phoenix leci sobie zeskautować, upewnić się, jak to wszystko wygląda. Ja powiem szczerze, że można byłoby tutaj moim zdaniem trochę straszyć. Straszyć Zerga na tej zasadzie, żeby przyzwać halucynację Oracle. Oracle jest tylko trochę wolniejszy od Phoenixa, więc to przychodzi też w te ustawy. Haluny tak samo są ciut słabsze, wolniejsze. Prędkość Oracle to jest 4, natomiast Phoenixów 4,25. Tylko właśnie coś zauważyliście ciekawego. Mam wrażenie, że ten Oracle nie byłby w stanie dolecieć tutaj do haczerki, żeby to zeskautować, bo skończył się ten czas.
Ale można byłoby takie mind games zrobić. Aktualnie Czech niszczył przez dłuższy czas kamienie, skoro miał trochę wolnego. Te 3 gejty plus 1 do ataku jest w połowie już gotowy. Są tylko 3 gejty i jest blink tworzony. I teraz może być fajna akcja, ale Zerot już wezwany w ostatniej chwili. Z próby nic nie pozostanie. Kolejne jak coś z kolejnego Zerota trzeba będzie wezwać. I piękna decyzja strony Squirtle ze strony Czeka. Od razu biegnie na Pylona. Po co walczyć z Zelotem? Pylon nie ugryzie, nie odda prądem, nie kopnie. Tylko jest teraz mały problem. Squirtle zobaczył, że są roachy, więc postanowił się wycofać. Armia była całkowicie w złym miejscu. Gdyby udało się jakoś przechwycić na przykład te oddziały, albo wymusić force fieldy, od razu jest wielki plus. Od razu przeciwnik jest smutniejszy. Ekspansji oczywiście Squirtle nie ma żadnych szans tutaj przejąć. No tak to padło. No i teraz są 3 gate. Ciekawe, na kogo wolałby grać MMA, tak się zastanawiam. Wolałby zagrać ze Squirtle, czy wolałby zagrać z Czekiem? To jest dobre pytanie. Dwa Feniksy skautują. Oczywiście tutaj nie został w żaden sposób... No nie przestraszył go. Plus 1 do ataku, jest tutaj Ranchat, Missile Attack. Do tego wszystkiego speed na Roachach i Hydra, więc Roach Hydra z przejściem w... Zapewne w późniejszej części gry Vipery, kiedy będzie już zbyt duża ilość kolosów. Na razie niewielki jest ten oddział. Wbijanie się tutaj byłoby z lekka ryzykowne. Jednak force fieldy dobre by podzieliły tą armię niemiłosiernie. Więc trzecią bazę Squirtle powinien w miarę bezpiecznie sobie tutaj zabezpieczyć. Zobaczcie, że cały czas ma tyle tych centry, że jest w stanie wydawać... tą setkę energii, aby przelecieć i zeskautować tak, jak robi to teraz, żeby za każdym razem upewnić się, co się dzieje, dlatego może opóźnić sobie Robotic Facility, bo są te darmowe haluny. Był taki czas, w sumie dalej tak jest w Wings of Liberty, że halucynacje jednak trzeba było wynaleźć, a to oznaczało mniej więcej tyle, że wszyscy mieli to gdzieś. Nikt tego prawie, że nie robił. Overlord zniszczony. Jakieś blokada była tutaj, na razie nie. Więc cóż, Roach Hydra to jest dobra kompozycja na jednostki z gate'ów. Ogólnie... No nie radzi sobie Protoss tak naprawdę z samymi jednostkami z gate'ów przeciwko większości kompozycji Zerga. Force Field tutaj muszą mocno pomagać. Duża ilość stalków na blinku oczywiście może walczyć z Roachami. Pierwszy Kolosus będzie niedługo w produkcji. I plus 3 do ataku, nie zapomina o tym Squirtle. Będzie miał dużą siłę ognia, będzie też liczył na to, że sentry będą po prostu wycinały tkanki zergowskie. Odetnie, zniszczy kolejną część, odetnie i zniszczy. I tak w kółko. Nie wiem, szkoda, że nie pojawiają się nam halucynacje, które są tutaj niszczone. Ile ich było wezwanych, bo to byłoby dosyć sympatyczne. No i teraz jest ważny moment. Przede wszystkim trzeba będzie rzucać foton overcharge. Spowolnienie też się przyda. Wyszedł Squirtle do przodu zaatakować. No i tu będzie dosyć duży problem, bo nie wiadomo gdzie się bronić. Jeden Photon Overcharge odpalony, kolejny będzie, jednak nie. Za to Time Warp został dorzucony. Energia chyba była na kolejny Photon Overcharge, ale Force Field ładnie o tym mówiłem. Trzeba dzielić i niszczyć, dzielić i niszczyć. Pierwszy kolos się pojawia, więc może kontynuować atak. I zmuszony będzie Czech do wycofania się, bo nie zrobi tu już, no nic nie będzie w stanie zrobić, jeżeli będą po raz kolejny takie force fieldy. Czekał na nowe jednostki, no i mamy 3 force fieldy, kolejne gdzieś tutaj dorzućmy. No i czym się tutaj przejmujemy, tylko właśnie kolosem trzeba z daleka od Hydry, bo kolos jeszcze nie ma zasięgu, więc Hydry były w stanie go tutaj atakować. Na takiej samej odległości, jeszcze raz będzie podział. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie jaką wybrać rasę, zawsze możecie wybrać Protossa. On ma wbudowany edytor mapy. Szkoda straconego aktualnie kolosa, ale to i tak armia już czeka jest zbyt mała. Nowe jednostki się jednak tutaj pojawiają, nowy kolos wyskoczył. No wielka szkoda, że stracił tą jedną. Tego jednego kolosa. Gdyby go nie stracił siła, byłaby tutaj naprawdę już duża, tym bardziej, że zasięg... jest gotowy, więc te force field, no tutaj trzeci średni sobie. Pozostawione małe przejście, żeby ten deserk myślał, aby się wbijać do środka. Z Roachy już nic nie zostanie, zatańczyły i zostaną ubite. Ile tych jednostek straconych? 6000 równo. Równo 6000 minerałów zostało zniszczonych, więc liczby bym powiedział... Wróżbita Maciej mówi, że czek ma przerąbane.
Tym bardziej, że centry prawie wcale nie były tutaj niszczone. Tu można się przyjrzeć. 3 centry zostały zniszczone, aktualnie jest ich 10, więc tak. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I teraz numer jest taki, Czek nie może tutaj na tą rampę się przedostać. Jeżeli spróbuje podejść pod rampę, będzie po nim. Może Squirtle aktualnie z lekka poharasować przeciwnika, co z jednej strony, to z drugiej. Force fieldy u góry by się przydały, żeby zablokować tą armię, jakby chciała wyjść. No i teraz wiadomo, że idzie oddział od dołu, ale zanim on się tam podejdzie, to cała armia u góry zostanie zniszczona. Jeszcze tej stalki odciągnęły te roadże i hydry. Auć, to nie tak miało wyglądać. I nic z Zerga nie zostaje, po prostu nic. Rzeźnia. Katastrofa. Terrible damage, bym powiedział nawet. Nie wiem, dlaczego on tutaj próbował swoją drogą grać koruptory, a nie w tej sytuacji Vipery. No, czy, no wiem, no też nie, no nie wiem, dlaczego nie było Viperów. Były koruptory, to jest taki bardzo Wings of Liberty, a w Wings of Liberty zostało już to pokazane, że to jednak nie działa, bo raz stalki szybko niszczą koruptory, do tego wszystkiego nie działało w Wings of Liberty, dlaczego ma zadziałać w Heart of the Swarm? Nie wiem. Nie wiem, ale to jeszcze kolos chwileczkę krąży. Nie zostanie zniszczony, a jednak nie utrzymał się. Ach, jednak padł. Bez znaczenia, bo właśnie Squirtle w tym momencie wbija się przeciwnikowi do bazy. Dawać jakiegoś kolejnego Force Fielda. Na co czekamy? No jest Force Field, żeby gdzieś się tutaj nie przedostał. Niepotrzebnie trochę, ale centry nie miały już energii na kolejne Force Fieldy. I teraz mas stalki powinny to wygrać. Nawet jak 28 lingów by zaczęło walczyć, połączyłyby się razem i zaczęłyby walczyć z tymi stalkami, i tak by to nic nie dało. 1-1-0. 1-0, GG, pisze Squirtle. Mecz sympatyczny, bym powiedział. Bardzo mocno sympatyczny meczyk. Podobał mi się, nie wiem jak wam. Jeżeli wam się podobał, to nigdzie nie uciekajcie. Za chwilę lecimy z kolejną grą. Chyba że jesteście na YouTube, no to na YouTube zostańcie i nigdzie nie uciekajcie. Przy okazji zobaczcie nowy sprzęt. Tak mam kamerę mocuję do kota, żeby był katkam. Za chwilę wracamy z kolejną grą.